Witam ponownie. W tym odcinku pokażę sadzonki, które nazywam cudami arbuzowymi albo cudowne. Nie lubię tego wyrazu, ale tutaj doskonale pasuje ten wyraz. Cudy, cudy. Pokażę najpierw sadzonki, a potem cofnijmy się do filmu, który będę montowała. Jak to było? Dlaczego nazywam je cudami? Dlatego, że bardzo długo kiełkowały. Nie miałam już nadziei na to, że coś z tego będzie. I patrzcie, dziś jest 26 sierpień i tak wyglądają niektóre owoce, bo one dały radę stworzyć owoce, większe i mniejsze. Ale to, tak jak mówię, zerkniecie sobie Państwo po tej części, którą teraz pokażę z dnia dzisiejszego. Odmiany są nieznane. Może później dojdę do tego, jaka to odmiana. To jest największy arbuz z tych cudownych. Rosną w donicach. Odmiany nieznane, dlatego że było wszystko zmieszane. Ale tak jak mówię, zobaczycie, kto nie widział filmiku krótkiego wcześniej o tych cudach, to będzie wiedział. I tak powsadzałam po dwie sadzonki do doniczki. Tak? Zwróćcie uwagę na liście, są bardzo ładne. Tutaj coś się tam dzieje. Czyli po kolei zacznijmy może. Tych cudów było kilkakrotnie, kilka razy tworzyły się. Mamy tu na przykład melona. To jest już cud wyjątkowy. Prawdopodobnie odmiana wax, czyli melon zimowy. Ładne liście. To jest ostatni z cudów. Tutaj rośnie arbuz i melon. Nie wiem jakie. Melon nie ma nic, owoca żadnego. Arbuzik taki maleńki. I kwiatuszki. I znowuż arbuzik chciałby żyć, czy pogoda pozwoli. A melon ma kwiatuszki. Tak, to tak po kolei. Jeden, dwa, trzy, już pokazałam. Cztery. Tu był ten owoc na początku filmu. Są też kwiatki. Tu jest kolejny. I to nie jest okryte nic. Mamy 8 stopni w nocy zimna. Te przeklęte deszcze jakoś sobie radzą. Muszę je okryć, skoro przetrwały. Tak, czyli to w takiej kolejnej donicy. Teraz tak, wśród dali tych dwóch z moich nasion, w tym roku wysianych, jeszcze nie kwitły, mamy kolejne pędy. Patrzcie, jakie piękne, jakie zdrowe. Marzenie, żeby tak na innych było. O, tu jest ukryty. One dosyć szybko rosną. Zobaczcie, taka wielkość. Byle nie urwać. Tu, w donicy. O, taki smyk. Piękny koloryt. Zaraz, zaraz. Schowajmy to. Tak, muszę je zabezpieczyć. Muszę, ale tak dużo tego wszystkiego, że ho, ho. I te pędy z tej donicy wyrastają. Dalej. To już liście troszkę chorują. Mamy tu jedną sadzonkę. Aha, i to od niej był ten arbuzik tam ukryty. Dobrze. Idziemy dalej. I tak stoją, zobaczcie sobie tu, w tej dżungli kwietnej. Idziemy dalej.
na brzegu tutaj trawy. Są kolejne doniczki, dwie. Lecz tu nic nie ma. Kwiatuszki nawet gniją. Część. Brzydkie liście w tej części już, zobaczcie. Już są. Tu nie ma żadnego owoca. Coś się tworzy. Tak, i teraz odwracamy się. Ach, to mieczyki, to słonecznik upadł. Tu mamy koło Golden Midget. Mamy dwie sadzonki. Też bez owoców. Coś próbuje. Zobaczcie, tu maluszek taki, maluszek. No mówię, gdyby był wrzesień przepiękny. Tak, to jest kolejna sadzonka. Ona też tu zamarł jej, ten malutki. Tak, dalej idziemy. Pod wiatą. Mają. O, chyba to jest przędziorek. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę. Ta pajęczyna. I takie drobne żyjątka tu chodzą. O, czekajcie. Tu, gdzie mój paluch? Tu. O. To jest przędziorek. Czyli trzeba by odseparować to. I z tego nic nie ma. Tu kolejne. Nic z tego nie ma. I melony. Też nic nie ma. Brzydkie liście. I to by były wszystkie z sadzonek tych cudownych. Ja sobie tu spisałam, słuchajcie, na kartce, żeby nic nie poplątać. Melon. Aby nic nie poplątać, przytaczając tu. Ale może opowiem, zanim zacznę montować film. 22 maja pod taras poszła cała masa nieskiełkowanych nasion różnych odmian arbuzów i melonów. W krążkach torfowych i kokosowych były wysiane. Spędziły pod tym tarasem miesiąc, 30 dni. I 22 czerwca wyjęłam je stamtąd, by już wyrzucić, że na pewno nic tam nie wykiełkowało. Bo tylko na początku nalałam wody do tych krążków. A padały deszcze, również było ciepło. Coś tam się klimat fajny im wytworzył. I dlatego skiełkowało w sumie około 14 siewek. Czyli miesiąc właśnie później zobaczyłam, że jest kilkanaście małych siewek. I dlatego nazwałam je cudami, te sadzoneczki małe. Potem się jeszcze pojawiały cudy. I na przykład teraz powiem wam tutaj w filmie z 22 czerwca o pierwszym kwiatku na arbuzie moro, ale to też nie było moro, tylko złotowolicy. Ja sprostowanie później napisałam. Czyli z 22 czerwca w filmie o kwiatku na arbuzie moro od 4 minuty, od 4:25 sekund zaczynają się te cudy pokazywać. Jak je znalazłam. Potem 28 czerwca był film również o tych cudach. Dobrze, kończę, bo to chyba bardzo nieskładnie mi wyszło to opowiadanie. Muszę teraz domontować część tego, co było. Pozdrawiam. To tyle o uprawie w doniczkach u mnie. Jeszcze tylko dodam, że dzięki temu, że rosną w doniczce, chociażby taki egzemplarz jak tu, to ja tą doniczkę mogę zabrać i ją zanieść nawet do oranżerii czy do pokoju. Może jeszcze w ten owoc dojdzie.
czy do foliaczka, no jakiegoś tam opatulić agrowłókniną bardziej lub mniej. No i tyle. To o tyle dobrze, że rosną w donicy. Jak będą tak złe warunki pogodowe, to będę kombinować. No, już, teraz kończę. Zaczynamy. Cofamy się teraz. Cofamy się wstecz, no bo do przodu nie można się cofnąć. Uwaga. Jest 21 maja i nastąpił ten moment, kiedy wyrzucam nieskiełkowane nasiona arbuzów. Za chwilę policzę, ile ich jest. Są to żółte owocowe, pomarańczowe owocowe, takie kremowo-złociste, wręcz w białe wpadające. Były wysiewane 10 kwietnia, 16 kwietnia, a mamy 21 maj. A, tu się zapodział. No, no, Turkish Leopard z 23 kwietnia. Melon. Na razie się nic nie dzieje. Dobrze, teraz przeliczę, ile sztuk do wyrzucenia. 92 krążki. Z tym, że zaraz, to były krążki z włókna kokosowego, były krążki torfowe. Tu nie wykiełkowały, z tego co widać, 92 sztuki mniej więcej, lecz również z tych dosiewów odrobinę późniejszych, już do ziemi, również nie skiełkowały. Sporo tych siewek, także nie mogę tutaj ani polecić, ani nie polecić wysiewu w krążkach takich czy siakich. Chyba to jest wina nasion, bo stały w pomieszczeniu, przecież w pokoju wszystkie i wiele wykiełkowało, a te nie, w tych samych warunkach. No ciekawe. Były tu nasiona z Grecji, Włoch, Chorwacji, Węgier, Wielkiej Brytanii i polskie, i ukraińskie. Także z tego wszystkiego, co zamawiałam, tak się to ma. Powyciągam nożyki. Chyba to pospisuję jednak ku pamięci, żeby nie było. No tak, spiszę z ciekawości i wyrzucę. Na razie. A otóż jeszcze dam im szansę, ale to już z ciekawości. Przełożyłam wszystkie do kartonu. Dolałam wody. Cały czas zresztą były nawilżane. Przykryję tym kartonem. I tu pod taras wsunę. I niech stoją. Zajrzę do nich za parę dni. A to są te fiszki, które wyjęłam. A oto przed nami pudło z resztkami krążków kokosowych, torfowych, w których wysiewałam nasiona od kwietnia, począwszy. To były, tak, od kwietnia, dobrze mówię, 10, 12, 16. Miało pójść to już do wyrzucenia, lecz 22 maja wstawiłam to, po prostu sypałam jak leci, fiszki powyciągałam i wstawiłam to, nalawszy wcześniej wody, pod taras. Nie zaglądałam do dnia dzisiejszego tam, bo chciałam to już wywalić. I tak, przesypałam z jednego pudełka zawartość, z drugiego tutaj. A oczom mym ukazało się to. Zobaczyć, proszę, no. No nie cud. Wykiełkowały dwa nasiona. Mamy 22 czerwiec. To jest w krążkach kokosowych. Wysiane było prawdopodobnie 15-16 kwiecień, bo takie tu właśnie były, jak mówiłam już. To liczmy. Kwiecień, maj, czerwiec. Prawie 2 miesiące od wysiewu i wykiełkowały. O, nie wiem jaka odmiana. Tu mamy drugi egzemplarz. No szok. Tylko czy to jest żywotne? O, melon. Oby to był melon wax. Bo ja czytałam, że one bardzo długo kiełkują. O, ludu. Aż się boję. Trzyma się.
Kurde. A to arbuz czy melon? Arbuz. Raczej arbuz. Pestka taka. O ludu. Także wiecie, co warto jest czekać. Pewnie z tego nic już nie wyjdzie dalej. No nie wiem, zaraz się tym zajmę. I chyba, no nie wiem właśnie, bo już się przymierzam teraz, aby wszystkie te opróżnić, wyciągnąć nasiona. Bez sensu. Tutaj jeszcze coś chyba. A, pleśń jest. Zaraz zobaczmy, czy tu też... Patrzcie, też coś. Tylko spleśniałe. Dobra, nie będę dłużej. Jest, jest, jest. O kurde, trzeba to przejrzeć będzie. A ten, kto oglądał filmy, też widział, jakie problemy miałam, bo te ziemiorki jajka złożyły w tych krążkach. Larwy normalnie były. Tutaj też coś wyłazi. Czyli muszę to wszystko przejrzeć. Ja cię kręcę. 22 miesiące od wysiewu. Szok. Wiecie co? Pokażę jeszcze coś wam, ten trzeci cud, który wczoraj nastąpił. A po drodze, idąc do cudu, pokażę wam tak. Pod tym krzewem rododendrona mam już chyba jakieś trzecie dosiewy, które też nie wykiełkowały, a siane były w maju. 7 maja, jakoś tak. To nie wykiełkowało. Tak postawiłam tu z nadzieją, że coś jeszcze wykiełkuje. I teraz holender. To jest przesuszone, ale może wezmę jeszcze to gdzieś, wetkam, podleję i może jeszcze coś wykiełkuje. Idziemy dalej. Dzień dobry, jest 21 lipiec, rześki poranek. Zobaczcie, to są w wiadrze dwie malutkie sadzoneczki. Prawdopodobnie melon. Jaki? Nie wiem. Prawdopodobnie arbuz. Też nie wiem. W takiej wstrętnej ziemi porośniętej mchem. A skąd się wzięły? A spod rododendrona. Już opowiadam. Pod całym krzakiem stały doniczki z wysiewami arbuzów. Tam na filmach pokazywałam, widać było to, co nie chciało skiełkować mi. To stało tutaj pod krzakiem. Były to wysiewy z maja, tak, do połowy maja, od połowy kwietnia do połowy maja. I ja w efekcie, no co, późno jest, wywaliłam wszystko tutaj, całą zawartość tych doniczek, krążków torfowych, kokosowych. I to sobie tak stało, stało, upały niesamowite były. I jeszcze jakieś nasionka były aktywne, wykiełkowały. Przesadzę to do donicy jednej, drugiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj rośnie arbuz i melon. Nie wiem jakie. Melon nie ma nic, owoca żadnego. Arbuzik taki maleńki. I kwiatuszki. I znowuż arbuzik. Chciałby żyć. Czy pogoda pozwoli? A melon ma kwiatuszki.